Cześć, to znowu ja. Mam nadzieję, że nie musieliście czekać zbyt długo na film. W każdym bądź razie, panie i panowie, jeżeli widzieliście streamy na tym kanale, to wiecie, że złamałem rękę. Dosłownie mówię to właśnie w trybie przenośnym, ponieważ no tą rękę mam już, proszę bardzo, czystą, gotową do działania. Tak w 70%. Ponieważ mam teraz rehabilitację w domu, bo w domu nie mogę ręki wyprostować do końca prosto, tak jak tutaj na przykład, to mogę przeprostować, mi strzeliła ręka maksymalnie dotąd i muszę wracać, maksymalnie dotąd i muszę wracać, ale nie o tym jest aktualnie dzisiejszy film. Dzisiejszy vlog, ponieważ za to nie było vlogów, jest o tym, co będzie na tym kanale, co będzie ogólnie w przyszłości, co możecie tutaj o tym kanale oczekiwać, panie i panowie, ponieważ dużo się będzie działo, ponieważ ja mam teraz wolne, ja mam teraz L4 i ja mogę tutaj na dupie siedzieć i robić dla was content. Więc panie i panowie, ruszamy pełną parą, ponieważ jestem w stanie grać, jestem w stanie nagrywać. I będziemy grać bardzo fajne gierki typu właśnie Postal 2, który będzie skończony, Serious Sam 2, który będzie skończony. I jedna bardzo fajna gierka, która jest aktualnie na topie przez film, który wyszedł niedawno, jeśli chodzi o kina. Macie się domyślać, co to jest za gra? To jest gra, którą i tak chciałem ograć dla was w ramach odcinków. Także naprawdę się postaram, naprawdę chcę, żeby odcinki były codziennie. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Mam taką nadzieję, że mi to jakoś wyjdzie. Nie wiem, może się uda. A wracając. Opowiem wam trochę o tej ręce, jak to się w ogóle wydarzyło dokładnie. Co się wydarzyło dokładnie i jak ogólnie przebiegło to wszystko, jeśli chodzi o moje leczenie i w jaki sposób udało mi się wyleczyć złamaną kość po 2 tygodniach. Panie i panowie, nasza opowieść zaczyna się 15 lipca o godzinie 13:30, jak to wyjechałem z mojego mieszkania do pracy na hulajnodze elektrycznej. Około 13:40 zostałem brutalnie potraktowany przez hulajnogę, ponieważ odkręciło się przednie koło w tej hulajnodze i poszybowałem pięknie do przodu przy dużej prędkości na właśnie tą rękę, łamiąc sobie głowę kości ramieniowej. Ból nie do opisania. Wyobraźcie sobie w momencie, w którym się uderzacie w łokieć w tym miejscu na przykład. W ten sposób, że łokieć idzie wam w tą stronę i czujecie taki mega, taki przeszywający, paraliżujący przez chwilę ból w ręce, to wyobraźcie sobie taki ból, tylko że 10 razy mocniejszy. Albo wyobraźcie sobie, jak na przykład uderzycie się małym palcem u stopy w szafkę, to tak z 10-15 razy większy ból. Pierwsza nocka po operacji przepukliny, którą miałem, bolała bardziej niż złamana ręka. Wyobraźcie sobie, jaki to był ból. No i panie i panowie, od 15 lipca do 30 lipca, czyli no do dnia wczorajszego, miałem szynę gipsową właśnie na ręce. No i po tych właśnie 15, tam 13, tam 12 dniach, może 14 dniach ponad, chyba z dniem, bo z 2 dniami dodatkowo, zdjęli mi tą szynę. Powiedzieli, że jest wszystko ok, zrobili rentgen, jest wszystko ok, jest wszystko zrośnięte. Nie mam pojęcia, jak udało mi się złamać kość i zrosnąć ją w takim szybkim tempie, ale mi się udało. Rehabilitacji mam teraz więcej i dłużej niż miałem rękę w gipsie. Także nie wiem, nic nie poradzę, nie moja sprawa. Ja jestem happy, że mam w końcu rękę i mogę w końcu grać i klikać tą ręką w sad. Więc panie i panowie, to co chciałem zrobić już od dłuższego czasu, w końcu się uda, czyli content na tym kanale. W końcu jakiś regularny content na tym kanale, przynajmniej jeden film dziennie, taki mam plan. Bardzo bym chciał, chociaż żeby była jedna seria, druga seria, trzecia seria lub jedna seria, druga seria, trzecia seria lub i dodatkowo jeszcze streamy. Czy mi się to uda? Nie mam żadnego pojęcia. Trzymajcie kciuki za, moje consistency. No i w sumie tak naprawdę wydaje mi się, że to jest wszystko, co chciałem wam przekazać. Taki krótki vlog informacyjno opowiastkowy tego, co mi się działo. Zapraszam na kanał, zapraszam na streamę. Mam nadzieję, że mimo, że miałem złamaną rękę, to content wam się podobał. Jak widzicie ten film, bo powinniście go widzieć około 10 rano, znaczy ranne ptaszki zobaczą około 10 rano, ale jeżeli to widzicie o 10 rano, to o 13 tego samego dnia, gdzie widzicie ten film, będzie stream. Także zapraszam na niego, a oprócz tego postaram się może jakiś film jeszcze też na jutro nagrać, ale wydaje mi się, że zrobię sobie jeszcze jutro dzień przerwy i zaczniemy sobie na spokojnie od piątku z filmami. Piątek, sobota, niedziela będą filmy i będziemy lecieć już normalnie, chyba że będzie jakiś dzień przerwy, gdzie jeszcze będę oczywiście na Discordzie informował, że filmu nie ma, bo film jest. Zaczynam się mieszać, zaczynam się stresować.
dziękuję za oglądanie, dziękuję za uwagę. Jestem bardzo szczęśliwy, jak możecie zobaczyć, jak możecie poznać. Jest 6:40, ja jestem po nocy niespania, także tym bardziej to też może wpływać na to, że mam taki humor i w ogóle. Ale musicie zrozumieć, że jak się nie drapiecie po ręce, która brudzi się, śmiedzi, poci, bo jest gorąco i możecie się w końcu ją podrapać po tylu dniach, też byście byli happy przez cały dzień i całą noc. I tak spędziłem tą noc na nagraniu. Dokładnie tak. Trzymajcie się, do następnego, zapraszam na stream i do następnych filmów. Trzymajcie się, na razie, cześć i pa pa!